Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Dziś chciałbym omówić książkę autorstwa profesora Johna Miersheimera pod tytułem Wielkie Złudzenie z pod tytułem Liberalne Marzenia, a rzeczywistość międzynarodowa. Książka wydana w 2021 roku. Mówimy o polskim przekładzie. Autorstwa pana Tomasza Bieronia. Książka wydana przez wydawnictwo Uniwersytet z Krakowa i wydawnictwo Nowej Konfederacji z Warszawy. Książka bardzo istotna, bardzo ważna, zwłaszcza w kontekście trwającej nowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, zresztą konfliktowi rosyjsko-ukraińskiemu. profesor Miersheimer -Mir poświęcił tutaj całkiem sporo miejsca i myślę, że warto zapoznać się z tym spojrzeniem, spojrzeniem ze Stanów Zjednoczonych, ale z punktu widzenia teorii realizmu ofensywnego, bo to jest, Twórca tej, tej teorii, profesor John Mearsheimer. Myślę, że najlepiej wyłożył ją w swojej książce pod tytułem Tragizm Polityki Mocarstw. Również polecam Państwu tę książkę. Przyjdzie czas, że ją szczegółowo omówię w tej nowej serii na moim kanale, na moim podcaście Klasyka realizmu. Serdecznie polecam tę książkę. Polski przekład ukazał się w roku 2019, wydawnictwo Universitas. Ale, tak jak powiedziałem, tragizmem polityki Mocarstw zajmę się innym razem. Dziś. Wielkie złudzenie. Sam tytuł może przywoływać skojarzenia z książką Normana Angela z 1910 roku, która dotyczyła kwestii, no, powiedzielibyśmy współczesnym językiem, geoekonomicznych, współzależności gospodarczej. Zresztą ta teoria została skrytykowana przez Mirsheimera bardzo mocno na łamach tej książki. Kilka podstawowych uwag, jeśli chodzi o te publikacje. 380 stron, książki bardzo dobrze napisanej, ale także bardzo dobrze przetłumaczonej, która jest wielkim, można powiedzieć, manifestem z jednej strony realizmu, a z drugiej strony wielką krytyką liberalizmu w stosunkach międzynarodowych i tego co nazywamy mianem liberalnego, liberalnej hegemonii. Liberalnej hegemonii. Jest to wielka krytyka, tak naprawdę, polityki amerykańskiej ostatnich kilku, kilku dekad polityki, która jest związana właśnie z tym, co nazywamy neoliberalizmem w teorii stosunków międzynarodowych. I tutaj już myślę, że warto odwołać się do samej książki, do samego twierdzenia Johna Mearsheimera, który w swoim rozdziale zatytułowanym Liberalizm jako Źródło Kłopotów jest to szósty rozdział w tej książce: wielkie, wielkie Złudzenie. Twierdzi, że koszty liberalnego hegemonizmu tak naprawdę przewyższają, zdecydowanie przewyższają pozytywne. Pozytywne skutki, pozytywne założenia. No bo przecież, jeżeli przyjmiemy, że podstawą liberalnego hegemonizmu jest dążenie do narzucenia innym państwom porządku demokratycznego, przestrzegania praw człowieka w taki sposób, w jaki rozumieją to oczywiście mocarstwa liberalne, to widzimy, że ta liberalna misja, ta, demokraty ta misja demokratyzacji świata jest tak ogromnym wyzwaniem, że zmusza do prowadzenia nieustannych wojen i tak naprawdę koszty wprowadzania tego, tej wizji liberalnej znacznie przewyższają, przewyższają to, co można by nazwać wartością dodaną. Tej, tej wizji. Zresztą ten militaryzm związany z, z neoliberalizmem w teorii stosunków międzynarodowych implikuje tak naprawdę pięć takich podstawowych skutków, które wymienia Mearsheimer. No po pierwsze, nieustanną walkę tak naprawdę o wprowadzenie tej wizji liberalnej. Po drugie, wprowadza no, faktyczny obowiązek używania siły militarnej w celu osiągnięcia swoich, swoich celów. Po trzecie, Mamy do czynienia z, z, z faktycznym, no, można powiedzieć, takim fanatyzmem ideowym, z taką misjonarską misją, którą cechują się mocarstwa, mocarstwa liberalne. No i wreszcie po, po, po czwarte, ten, ta libera, ten liberalny hegemonizm absolutnie wiąże ręce, jak pisze Mearsheimer, dyplomacji. Która, no, która jest, ma ma związane ręce, jeśli chodzi o pokojowe rozwiązywanie, rozwiązywanie sporów, tworzy układ zero-jedynkowy, albo wprowadza się demokrację i prawa człowieka, albo następuje konfrontacja, najczęściej konfrontacja militarna. No i wreszcie ta strategia liberalnego hegemonizmu właściwie podważa pojęcie suwerenności, czyli taką podstawową normę polityki międzynarodowej, która, która miała przecież... Za zadanie ograniczyć liczbę wojen między, między państwami. I tak naprawdę ta wizja liberalna przyczynia się, zdaniem Mirzaimera, do świata pełnego wojen, pełnego konfliktów, zupełnie inaczej niż chcieliby tego twórcy wizji neoliberalnej. Myślę, że nawet warto tutaj się odwołać do samego Tomasa Hopsa, do jego, do jego lewiatana, gdzie pisał, iż no, aby nastąpił pokój na, na świecie, musi istnieć właśnie taki lewiatan, taki, taka instytucja, taka struktura, która narzuciłaby hierarchiczność w systemie międzynarodowym. I zresztą tutaj dotykamy istoty rzeczy, istoty realizmu, który jest oparty realizmu strukturalnego, który od czasów, Nowa właśnie tej w słynnej książki Keneta Wolca z 1979 roku o teorii, Polityki międzynarodowej jasno pokazuje, że konflikty, konflikty w, 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 na świecie wynikają ze struktury systemu międzynarodowego. Struktury systemu, w którym nie ma jednego arbitra. System jest anarchiczny, w związku z tym państwa dążą do akumulacji swojej potęgi, tak aby zagwarantować sobie Przetrwanie, aby zagwarantować sobie bezpieczeństwo. To jest absolutne abecadło realizmu politycznego. Państwa dążą do przetrwania, system międzynarodowy jest anarchiczny, nie znamy intencji innych państw, innych mocarstw, to państwa są głównymi. Aktorami stosunków międzynarodowych. Nie znamy ich dokładnych intencji. Każde państwo dysponuje jakimś potencjałem militarnym, w związku z tym każde państwo dąży do maksymalizacji swojej, swojej potęgi. To oczywiście taka pigułka, jeśli chodzi o twierdzenia realizmu strukturalne, strukturalnego. Książkę Keneta Wolca przedstawię państwu w osobnym odcinku. Myślę, że to zdecydowanie warto, warto to zrobić. Wracając do samego Mir który. Uważa, że tak naprawdę dziś możemy, możemy powiedzieć zdaniem tego amerykańskiego badacza, profesora Uniwersytetu Chicago, że kraj, który wstępuje na drogę liberalnego hegemonizmu, wyrządza, wyrządza więcej złego niż dobrego. I to bardzo ciekawe z tej książki, bardzo także to jasno wynika, że wyrządza więcej. Złego niż dobrego samemu sobie, ponieważ podważa także i kwestie demokracji i praw człowieka wewnątrz własnego, własnej jednostki politycznej, wewnątrz własnego państwa. To zresztą dzieje się na naszych oczach. Widzimy, że Stany Zjednoczone, jako ten liberalny hegemon, wyrządzają całkiem sporo złego, jeśli chodzi o wolności, prawa obywatelskie samych Amerykanów, które systematycznie od 2001 roku są, są ograniczane, po prostu. Jeżeli chodzi o Istotę rzeczy związaną z konfliktem ukraińsko-rosyjskim to te twierdzenia profesora Mirschheimera. Myślę, że. Właściwie byłyby cenzurowane, gdybyśmy je chcieli dzisiaj w mediach publicznych, w mediach głównego nurtu głosić. Myślę, że to też jest signum temporis, to jest taki znak czasów. Nawet podczas jednego z ostatnich wywiadów dla jednej z rozgłośni polskiego radia, zostałem przywołany do porządku przez redaktora, który prowadził audycję, kiedy powoływałem się na profesora Mirschaimera. I, I jego twierdzenia, jego próbę wytłumaczenia przyczyny konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. No, właśnie ów redaktor wspomniał, że na, jak to cytuję, oczywiście z głowy, nasi widzowie nie są przygotowani na tego typu tezy. Postaram się Państwu zresztą ten, ten fragment tej audycji zamieścić w ramach swojego, swojego podcastu. Myślę, że to bardzo ciekawe pokazanie tych mechanizmów, które prowadzą, które, no, można powiedzieć, wpychają Polskę do wojny, gdzie nie można tak naprawdę mówić niczego, co nie byłoby sygnowane odgórnie, co nie byłoby zbieżne z linią, z linią partii rządzącej, praktycznie już widać, że ta cenzura prewencyjna zaciska się coraz mocniej w, w, w Polsce, zresztą przy milczącej aprobacie całej szerokich kręgów intelektualnych w Polsce, o dziwo, które tak, tak wysoko sobie ceniły wolność słowa, ale to tak na marginesie. Bardzo ciekawy fragment książki Mieszajmera jest zatytułowany, mówi o podrozdziale koszty ignorowania geopolityki, strona 265 i to jest klucz, to jest główna część dotycząca właśnie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, kiedy Miersheimer argumentuje, że supermocarstwo, które realizuje strategię liberalnego hegemonizmu, zaczyna wdrażać ją w życie, następuje natychmiastowa reakcja innych mocarstw, które zaczynają stosować realpolitik, które zaczynają postępować zgodnie z polityką realną, co tak naprawdę prowadzi do różnego rodzaju konfliktów czy wprost po prostu wojen, także takich wojen konwencjonalnych, wojen kinetycznych. I zaczyna się tak naprawdę argumentacja Mirsheimera, która wynika z teorii realizmu ofensywnego. Pozwolę sobie zacytować ten fragment, nieco dłuższy, ale myślę, że on w sposób taki dobitny pokaże te argumenty części teoretyków stosunków międzynarodowych w Stanach Zjednoczonych, którzy, którzy są związani właśnie z teorią neorealizmu ofensywnego. Cytuję, to będzie cytat ze strony 266. Za przykład może posłużyć obecny kryzys w Ukrainie. Zgodnie z panującym na Zachodzie przekonaniem, problem ukraiński jest w dużej mierze wynikiem rosyjskiej agresji. Prezydent Władimir Putin, brzmi ta argumentacja, dąży do stworzenia Wielkiej Rosji na wzór byłego Związku Radzieckiego, co oznacza kontrolę nad rządami bliskiej zagranicy to cytat krajów sąsiednich Ukrainy, krajów bałtyckich i prawdopodobnie również innych krajów Europy wschodniej. Przeprowadzony 2 lutego 2014 roku pucz przeciwko prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Janukowiczowi dał Putinowi pretekst do aneksji Krymu i rozpoczęcia wojny na wschodzie Ukrainy. Powyższy opis sytuacji jest fałszywy. Odpowiedzialność za ten kryzys ponoszą głównie Stany Zjednoczone i ich europejscy sojusznicy. U źródeł problemu leży ekspansja NATO, Podstawowy element szerszej strategii mającej na celu wyprowadzenie całej Europy Wschodniej, w tym Ukrainy, z orbity Rosji i zintegrowanie jej z Zachodem. Można by sądzić, że polityka ta wpisuje się w klasyczną strategię odstraszania, pomyślaną pod kątem powstrzymywania potencjalnej agresji Rosji, ale tak nie jest. Strategia Zachodu opierała się przede wszystkim na zasadach liberalnych. A czołowi architekci, a jej czołowi architekci stanowczo podkreślali, że Moskwa nie ma żadnych powodów do obaw. Celem było włączenie Ukrainy do wspólnoty bezpieczeństwa powstałej w zachodniej części Europy w czasie zimnej wojny i od jej zakończenia rozszerzającej się na wschód. Rosjanie nadal jednak korzystali z realistycznego podręcznika. Poważny kryzys, który z tego wyniknął, w wielu z. W wielu zachodnich przywódcach wzbudził niekłamane zaskoczenie. Koniec cytatu. To cytat ze strony 266 267. Mirszajmer w tym fragmencie jasno pokazuje, że ta liberalna hegemonia Stanów Zjednoczonych, mająca na celu poszerzanie wspólnoty państw, które podzielają właśnie tę matrycę cywilizacyjną reprezentowaną przez to państwo, powoduje. Kolejne, kolejne konflikty, wchodzenie w kolejne konflikty. Natomiast Rosjanie kierując się zasadą przetrwania w środowisku międzynarodowym, zwłaszcza w sytuacji braku arbitra, braku jednego państwa, które mogłoby, miałoby prawo moralne, prawne, militarne do narzucania swojej wizji innym innym państwom, no, zaczęli reagować w taki sposób, w jaki, jaki obserwujemy to od roku 2000, 2014. I to, co tutaj Mearsheimer podkreśla na kolejnych kartach swojej książki, to i kwestia pierwszego rozszerzenia NATO z 1999 roku i tego drugiego z 2004. Natomiast szczególnie uwypukla szczyt NATO w Bukareszcie z kwietnia 2008 roku, który, gdzie głosowano oczywiście, poddawano pod dyskusję, kwestie członkostwa Ukrainy i, i, i Gruzji, natomiast no, niewątpliwie uważa, że, że Rosja od tego, od tego czasu biorąc pod uwagę całą analizę systemu międzynarodowego zaczęła po prostu, zaczęła po prostu zabiegać o stworzenie swojego pola bezpieczeństwa i, i rozpoczęła rozpoczęła to, co, to co obserwowaliśmy w lutym 2020 2014, 2014 roku. Zresztą Mirschaj tutaj podkreśla bardzo mocno to ingerowanie Stanów Zjednoczonych w politykę innych państw właśnie pod Szyldem, Szyldem demokracji liberalnej, podkreśla na stronie 271. Zresztą nawet cytuję tutaj Wiktorię Nuland, która jako asystentka sekretarza stanu do spraw europejskich i eurazjatyckich sama przyznała, że, że od 1991 roku Stany Zjednoczone zainwestowały ponad 5 miliardów dolarów no, w zmianę, można powiedzieć, orientacji geostrategicznej Ukrainy, tak to, tak to nazwijmy. Zatem reasumując, John Miersheimer uważa, iż rozszerzenie NATO, ekspansja Unii Europejskiej i propagowanie demokracji stanowiły główny powód tego, co, na, tego, co się stało w 2014 roku, czyli rozpoczęcia, rozpoczęcia ekspansji rosyjskiej. Na Półwyspie Krymskim, a następnie od kwietnia 2014 roku w Donbasie. Zresztą tutaj bardzo szczegółowo analizuje cały, cały, cały ten, można powiedzieć, cały ten, ten system. Zresztą w tym cytacie tam, tam padła data 2 lutego, tutaj nastąpił błąd, bodajże chyba w tłumaczeniu chodziło, powinno, powinno być 22 lutego, czyli, czyli ten no faktyczny zamach stanu na Ukrainie, który, który nastąpił. Zresztą tak bo oficjalnie także Miersheimer tutaj tutaj nazywa, i zmiana tych władz na. na, na, na Władze proamerykańskie. Natomiast z punktu widzenia realizmu strukturalnego, tak naprawdę mamy do czynienia z, z porażką świata, świata liberalnego, który uwierzył w wieczny pokój, uwierzył w to, że właściwie w koniec historii, bo i, ten, i ta koncepcja pojawia się na kartach wielkiego, wielkiego złudzenia. Natomiast Prawda jest taka, że państwa walczą o przetrwanie i taka, taka ślepa wiara w to, że sankcje powstrzymają działania państw mających na celu zabezpieczenie swoich interesów no jest, jest wiarą, wiarą absolutnie błędną. Zresztą krytykując Angela, krytykując Normana Angela, krytykując tę całą teorię teorię współzależności gospodarczej, Mirschheimer jasno podkreśla, i myślę, że też warto tutaj to zacytować, że, że, że ta teoria nie uwzględnia. Podstawowej, fundamentalnej kwestii związanej z realizmem. To jest cytat ze strony 325. Zwolennicy omawianej teorii, teorii współzależności gospodarczej, nie zgadzają się z tymi, tymi argumentami, ponieważ według nich wysokie koszty wojny przeważają nad spodziewanymi korzyściami politycznymi. Implicite zakładają, że podstawowym celem państw nie jest przetrwanie, lecz dostatek. Założenie to jest jednak błędne. Kalkulacje polityczne często przebijają kalkulacje gospodarcze. Teza ta z pewnością potwierdza się w sytuacjach, kiedy w grę wchodzą kwestie bezpieczeństwa narodowego, ponieważ w ostatecznym rozrachunku przetrwanie jest ważniejsze od dostatku. Koniec cytatu. Cytat ze strony 325. I z tym mamy do czynienia, jeśli chodzi o konflikt Rosji i Ukrainy. Nie udało się porozumieć tutaj Moskwie z Waszyngtonem w kwestii nowej architektury bezpieczeństwa w Europie. Kwestia kolejnych tur rozszerzania NATO została potraktowana jako zagrożenie dla. Przetrwania Rosji, jeśli chodzi o obecny, obecny kształt granic, czy obecne funkcjonowanie tego państwa, i nastąpiła eskalacja, którą obserwujemy od 8 lat. Pamiętajmy, że wojna nie rozpoczęła się 24 lutego tego, tego roku. Zresztą sama książka ukazała się jeszcze przed tą nową inwazją rosyjską, którą, którą obecnie obserwujemy. Reasumując i podsumowując tę część poświęconą Kwestii wojny Rosji z Ukrainą warto zacytować jeszcze ostatni fragment książki Wielkie Złudzenie ze strony 328. Kryzys ukraiński ilustruje kolejny powód, dla którego sankcje regularnie zawodzą w obliczu kalkulacji politycznych i strategicznych. Ukraina wiąże się dla Rosji z podstawowymi interesami strategicznymi, w związku z czym dążenia Zachodu do wyrwania Ukrainy z orbity Moskwy i włączenia jej do zachodnich instytucji są absolutnie nie do przyjęcia. Z perspektywy Putina polityka Stanów Zjednoczonych i ich europejskich sojuszników stanowi zagrożenie dla przetrwania Rosji. Ten punkt widzenia każe Rosji podejmować ogromne wysiłki na rzecz uniemożliwienia Ukrainie przyłączenia się do Zachodu. Koniec cytatu. Jeszcze jeden ważny, ważny cytat, który się z tym, z tym właśnie bezpośrednio wiąże, na kolejnej stronie, jeszcze kończąc temat współzależności gospodarczej. Cytat. Niektórzy naukowcy twierdzą nawet, że współzależność gospodarcza sprzyja wojnie, ponieważ w okresie gospodarczych zaburzeń może podsycać napięcia między partnerami handlowymi. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, książka profesora Mirschimera jest wielkim tak naprawdę aktem krytyki liberalnego hegemonizmu. I ona jest czymś, co można byłoby powiedzieć, co można byłoby nazwać manifestem amerykańskiego patrioty, który w trosce o swój kraj stara się opierając się na metodzie naukowej, na metodzie stosunków międzynarodowych, teorii, stosunków międzynarodowych. Pokazać błędy w polityce amerykańskiej. Zresztą ta liczba ofiar polityki amerykańskiej, liczba ofiar liberalnego hegemonizmu jest porażająca. Tutaj nie będę już na, wracał do, do samej treści. Myślę, że jest, kto z Państwa jest zainteresowany, to sobie doczyta. Ale to są, to są naprawdę miliony ofiar od czasu początku zimnej wojny do, do dziś. Tak naprawdę próby narzucania innym państwom na siłę demokracji czy tego właśnie ustroju liberalnego, liberalnej matrycy. Jest to książka, która jest oparta na bardzo. Moim zdaniem bardzo dobrze udokumentowanej teorii, i jednej z najlepszych teorii do rozumienia, do analizy stosunków stosunków międzynarodowych, ona oczywiście nie daje odpowiedzi na bardzo wiele pytań, nie daje odpowiedzi na pytania, dlaczego Władimir Putin zdecydował się na przeprowadzenie tak źle przygotowanej operacji w tak wielkiej skali 24 lutego 2022 roku. Na to państwo nie znajdziecie odpowiedzi w tej książce, ale patrząc na ten konflikt rosyjsko-ukraiński i jeszcze szerzej. Rosji, Stanów Zjednoczonych przez okulary realistyczne. Myślę, że, że zdecydowanie warto to zrobić. Warto, warto spojrzeć na, na ten konflikt zupełnie inaczej, nieco z lotu ptaka spojrzeć z punktu widzenia całej struktury systemu międzynarodowego, a nie tylko z punktu widzenia tych. Emocji, które do, dominują dzisiaj w przestrzeni w przestrzeni publicznej. Mimo tych ogromnych emocji, tych, 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 tych wielkich, tak naprawdę tej wielkiej propagandy, dezinformacji, która nas otacza, warto na chłodno usiąść i spojrzeć na, na system międzynarodowy, na stosunki międzynarodowe z, przez okulary. Takich teoretyków jak, jak John Mearsheimer. Nie trzeba się z nim zgadzać, absolutnie nie trzeba się z nim zgadzać, natomiast niewątpliwie warto zapoznać się z tymi tezami. Tym bardziej, że John Mearsheimer jest wpływowym analitykiem w Stanach Zjednoczonych, wpływowym teoretykiem stosunków międzynarodowych, człowiekiem, który jest stosunkowo blisko partii demokratycznej. I, i, i niewątpliwie ma również wiel, wielkie grono zwolenników wśród establishmentu amerykańskiego. Ta książka daje bardzo wiele do myślenia, pokazuje także pośrednio miejsce Polski. Niestety tutaj miejsce Polski w systemie międzynarodowym, które, to to miejsce, które, ta, ten obraz miejsca Polski, które wyłania się z książki profesora no nie, nie napawa optymizmem. No pokazuje, że Polska niestety może być, czy jest, bardzo instrumentalnie traktowana przez, przez mocarstwa. Jest traktowana, no zresztą używając tego określenia z książki, tragizm, tragizm polityki mocarstw, jako, jako taki, no powiedzielibyśmy, Instrument instrument w procesie nazywanym backpassingiem, czyli wyrę no państwem które, którego rękami mocarstwo liberalne wyręcza się w tym zakresie. W związku z tym, tak naprawdę, tak, tak te książki prezera Mierz dają bardzo wiele, wiele takiego dystansu do, do tej polityki międzynarodowej, i moim zdaniem powinny być absolutnie lekturą obowiązkową dla polskich polityków, dla polskich decydentów, nie tylko z wojska, nie tylko ze służb szeroko pojętych, szeroko pojętego polskiego establishmentu międzynarodowego, ponieważ pokazują te mechanizmy, które grożą zresztą Polsce włączenia w wojnę, do której Polska nie jest obecnie przygotowana, co zresztą nie jest jakąś wielką tajemnicą, co jasno wynika z raportów Najwyższej Izby, Izby Kontroli. Książka zdecydowanie godna polecenia, książką, którą można się nie zgadzać, ale której grzech nie znać. Wielkie złudzenie. Liberalne marzenia, a rzeczywistość międzynarodowa. John Mearsheimer Kraków, Warszawa, 2021, Universitas Wydawnictwo Nowej Konfederacji. Serdecznie polecam Państwu lekturę tej, tej publikacji. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.